Witajcie moi kochani. Dzisiaj zaglądniemy sobie w myśli i uczucia tego człowieka, o którym myślisz. Moi drodzy, chciałam bardzo serdecznie Wam wszystkim podziękować. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy również dają mi na kawkę pod czytaniami. Tam jest taka opcja supa thanks czy na kawę, ja nie wiem jak to po polsku wygląda, więc dziękuję bardzo. Ostatnio dostałam ładnych kilka denarków, także dziękuję bardzo, bardzo ślicznie. To oczywiście motywuje do pracy, bo wiem, że ktoś to docenia. Więc kochani, to dzisiaj zaglądamy sobie romantycznym tarotem właśnie w energię Twojego ukochanego bądź ukochanej. A Ty właśnie skoncentruj się na tej osobie. Możesz sobie postawić tego człowieka przed swoimi oczami i prosić go o przesłanie dla Ciebie. Pamiętajcie, kochani, czytanie kolektywne, nie z każdym będzie rezonans. Ale na pewno, skoro oglądasz to czytanie, to na pewno jakiś impuls ma do Ciebie trafić. Jakieś przesłanie masz usłyszeć. A ja łączę się z wewnętrznym źródłem właśnie energii miłości i proszę o jasny przekaz. A już sobie sprawdzimy, kochani, z kim mamy do czynienia. Ja będę mówić z perspektywy kobiety patrzącej na mężczyznę. Karty żeńskie w moich czytaniach odpowiadają Twojej osobie, a karty męskie osobie, o której myślisz. Więc tak naprawdę to płeć nie gra tu żadnej roli. Także proszę sobie to przestawić. Ok. To najpierw zobaczmy, z kim mamy do czynienia. Z kim mamy do czynienia? Od razu mamy do czynienia z rycerzem buław, a wy wiecie. Rycerz buław to jest bardzo napalony gościu. To wiecie, taki buławowy ho, 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 nie? Tu macie do czynienia naprawdę z ognistą energią. To jest facet w młodej energii, nawet jeśli jest starszy, to i tak jest w młodej energii. Może właśnie lubi dużo sportu, nawet takiego ekstremalnego sportu. Może rzeczywiście jak rycerz lubi jeździć konno, ale ja słyszę tutaj każdy pojazd. Motory, rowery, również samochody sportowe. To będzie taki człowiek, który jest ciągle w ruchu, ciągle szuka nowych wrażeń. Lubi podróżować i słyszę, lubi ryzyko. No dobra, to już wiemy, z kim mamy do czynienia. To teraz zobaczmy, co on o Tobie myśli, jak o Tobie myśli. Co on o Tobie myśli? Wow, narzeczeństwo. No wygląda na to, że na ten moment on się zastanawia nad tym, aby może rozpocząć stały związek z Tobą. Może chce w ogóle zacząć jakikolwiek związek z Tobą, bądź też rzeczywiście może myśleć o narzeczeństwie. Dobrze, patrzmy dalej. Jakie jeszcze ma myśli? Powiem Wam tak, że rzeczywiście może tak być, bo on się położył jako król buław, a Ciebie położył jako królową buław. Więc tak naprawdę mamy perfekcyjną parę. Dla niego jesteś naprawdę tą kobietą, tą wybraną. Wy macie dużo wspólnego. Wy macie te same pasje, może słuchacie tej samej muzyki, może lubicie... Macie podobne hobby, ale na pewno co Was łączy, to jest A, pewność siebie, poczucie własnej wartości,
No i ten ogień. I powiem ci tak, no mogę powiedzieć, że on cię położył jako partnerkę na całe życie tutaj. To są jego myśli. I rzeczywiście może być tak, dla niektórych z was, może dla wszystkich, tego wam życzę, jeśli wy sobie tego życzycie, że tutaj ktoś rzeczywiście już was widzi jako żonę. Oj, 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 oj. Właściwie już nie musimy dalej kłaść, bo mamy narzeczeństwo. I króla buław i królową buław, supa kapy. Także, no zobaczmy dalej, co on jeszcze myśli. Ale ja kończę to czytanie. Mamy dziesiątkę. Co mamy dziesiątkę? Dajcie mi pomyśleć. Nie, co ja mówię, jaka dziesiątka? Przecież to jest koło fortuny. Kochani, on cię widzi jako przeznaczenie. Wy jesteście dla siebie przeznaczeni. Po, ale czytanie. Może jakaś chociaż jedna negatywna karta mi wyjdzie dzisiaj. Wezmę Love Affair. Tutaj jest dużo negatywnych kart. Bo przecież no już możemy kończyć, nie? O, już mamy. Nie będzie negatywnych kart. Przynajmniej nie w jego myślach, bo w jego myślach on ma ogromną nadzieję. On z tobą łączy tyle nadziei, tyle wizji na przyszłość. On tak pozytywnie o was myśli, jako o parze. Tak jak mówię, dla niego jesteś przeznaczeniem. Chce z tobą na pewno się zaręczyć. Może i nawet wziąć ślub. I ma ogromnie dużo nadziei, jeśli chodzi o wasz związek. On myśli o tej przyszłości waszej bardzo pozytywnie. To zostawiam już te myśli, przechodzimy w uczucia. Czwórka kielichów. No to powiem wam tak. Akurat w tej talii czwórka kielichów wygląda trochę inaczej jak w klasycznych kartach, bo wiecie, czwórka kielichów to jest takie, o, stracone szanse, będę se płakał i tak dalej. Tutaj w tej talii, zobaczcie, czwórka kielichów wygląda tak. Czyli tutaj pani jest pięknie ubrana, ma kapelusz, ale też ma maskę. Pan pochylony nad nią, trzyma jej rękę. Ja bym tu miała wrażenie, właśnie jakby ją prosił o rękę, bądź ją przepraszał. I wiecie, co ta karta mówi? Że jego uczucia są takie, czy ty będziesz szczera, jeśli on się do ciebie zbliży, jeśli on wyciągnie rękę, jeśli on cię poprosi o rękę, to czy ty będziesz w tym momencie szczera? Czy będziesz nosić maski? Czy będziesz obrażona może? To są jego uczucia. Dziesiątka denarów. Ty jesteś jego rodziną, jego jackpotem, jego miłością, jego żoną, jego matką i jego dzieci. No dobra, jeszcze jego kucharką i sprzątaczką, bo tak można to powiedzieć. Ty jesteś dla niego po prostu wszystkim. Szóstka kielichów i teraz jestem bardzo ciekawa. I księżyc. No i cóż. Kochani, no szóstka kielichów tu jest bardzo dużo wspomnień. Tu jest melancholia. To jest karta bratnich dusz. To jest bycie razem, świętowanie, połączenie się tych bratnich dusz. No i ktoś z przeszłości wraca, on chce wrócić, a z kartą księżyca on ma wiele uczuć do ciebie. Wiele głębokich uczuć. No i przede wszystkim ten ogromny magnetyzm w twoim kierunku.
Co jeszcze czuję? Jak się zaczęło od myśli ho, 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 uczucia ho, ho, ho. Ja jeszcze sprawdzę, co on naprawdę zrobi. Ale to, co on myśli, co on czuje, no i mamy zaufanie. Dokładnie to, co mówiłam. On jest pełen nadziei. On ma zaufanie, że ta sytuacja między wami doprowadzi was do happy endu. No i też chodzi o to, wiecie co, ja tutaj czuję, że on ma gdzieś tam jakąś nadzieję, że ty na nowo będziesz umiała mu zaufać. No w końcu mamy jedną, no taką kartę, nie bardzo, bardzo pozytywną, ale powiem wam tak, z jednej strony ta karta może być takim komplementem dla ciebie, a to dlatego, że on chce się pokazać jako taki alfa, nie? Jako taki lew. Wow. No, który właściwie to on chce mieć kontrolę też nad tobą, nie? On tak, jego to męczy, jeśli na przykład nie macie za wiele kontaktu. W momencie, kiedy będziesz jego żoną, prawda, matką jego dzieci, będziesz w jego pobliżu, no to będzie miał kontrolę nad tobą. Inaczej tej kontroli nie ma, a on lubi mieć kontrolę. No, i on lubi być właśnie widziany jako, ale zresztą, który facet nie. I dokładnie tak to ma być, że my musimy postrzegać mężczyzn, my kobiety, właśnie jako takich silnych, mocnych mężczyzn, a nie jakichś, kurde, wypiertków w krótkich spodenkach, czego nie wiedzą, czego chcą. Szkoda gadać, bo mogła opowiadać o tych naszych chłopach w kolektywie, to o tych Wiktorach, to czasami powiem wam, dziewczyny, ja się zastanawiam, czy kobietom mózg wyżarło, czy ci faceci są tak naprawdę popierdoleni. Sorry za to wyrażenie, ale miłość miłością, ale czasami się zastanawiam, czy naprawdę kobiety są aż tak bardzo w takiej potrzebującej energii. To jest jedno, a drugie, kochani, że jak słyszę czasami wasze historie przed czytaniami, ja nie chcę żadnych historii słyszeć, ja chcę tylko zdjęcia i imiona i to mi wystarczy do czytania, ale jak później po czytaniu słyszę wasze historie, to ja się zastanawiam, czy my mamy jakichś zdrowych facetów jeszcze na świecie. No okej, okay, gdybyście mieli do czynienia ze zdrowymi facetami, nie oglądalibyście czytań Tarota. To jest logiczne. Te połączenia bratnich dusz zazwyczaj są wielkie, pełne wyzwań, cierpienia, łez i tak dalej. Ale to jest właśnie po to, aby przepracować swoje tematy, aby się rozwinąć duchowo, aby zrozumieć pewne rzeczy, przepracować programy rodzinne, popracować nad swoimi schematami i tak dalej, i tak dalej. Ale to już na inne czytanie. I powiem wam, czasami ja ostatnio, słuchając wiele takich różnych historii, mało tego, jak przeczytałam, że jedna duszyczka z naszego kolektywu wysłała facetowi 170 tysięcy i on przestał się do niej odzywać, to powiem wam, ja się chyba z 15 minut zastanawiałam, czy nie nagrać coś w ten deseń, bo wiecie co, ja tego nie rozumiem. Kochani, jak jakiś facet, to jeszcze raz proszę was, dziewczyny i chłopaki, jak ktoś was poprosi o pieniądze, jaki normalny facet prosi kobietę o pieniądze? Jaki normalny facet, a jeszcze taki poznany przez internet, no Boże, proszę was, dziewczyny. Ja się naprawdę pytam, co z wami nie tak? No sorry, ja jestem ogólnie zawsze miłą osobą, ale ja myślę, że ktoś wam musi to powiedzieć. Czy wam jakaś dachówka na głowę spadła, dziewczyny? Że jakiś idiota przez internet chce od was pieniędzy, naobiecuje wam, a wy mu je wysyłacie? Dziewczyny, to są wyszkoleni oszuści. Wy możecie widzieć, nawet oni potrafią skręcić wideo, kiedy on siedzi na statku,
w mundurze kapitana, kiedy on jest na... To są wszystko sprawy techniczne, to można tak pięknie zrobić, kiedy on siedzi na jakiejś platformie jako inżynier, kiedy siedzi na wyspie na Karaibach. Oczywiście, że tak, bo stamtąd najłatwiej jest wyciągnąć pieniądze od naiwnych kobiet. Dlatego dziewczyny, weźcie się, ogarnijcie. Zamiast wysyłać oszustom, których więcej nie zobaczycie, pieniądze, to lepiej dajcie to na jakieś datki charytatywne. Tylko teraz, zanim wyślesz 5000 euro do jakiegoś idioty gdzieś z innego kraju, czy byłabyś w stanie, ja ci zadam teraz pytanie, czy byłabyś w stanie te 5000 dać matce chorego na nowotwora dziecka, gdyby ona cię o to poprosiła? Nie sądzę, kochani. Ale w momencie, wiecie, jest wiele kobiet, w momencie, kiedy facet im zamydli oczy, one tracą mózg. I dlatego ja was proszę, proszę was, dziewczyny, zamiast wysyłać jakimś oszustom, bo to są oszuści, wy im wyślecie pieniądze, potem oni znikną z pola widzenia i szukają nowej ofiary. No i sorry, jak taka, słuchajcie, kobita gdzieś z jakiejś, jaki przystojny facet, jeszcze raz muszę wam to powiedzieć, bo naprawdę to jest nagminny problem. Jaki przystojny facet z kasą na zdrowy rozsądek, dziewczyny, przystojny facet z kasą szuka sobie w Polsce kobity z moczy wody, która ma emerytury 2000 i sorry, ale nie wygląda jak modelka. Czy wy nie sądzicie, że kapitan statku czy inżynier na jakiejś platformie nie może sobie pozwolić na kobietę tam, gdzie mieszka? Po drugie, jaki facet pracujący w NATO, bo też takie przypadki mamy, nie ma pieniędzy i prosi ciebie z małego miasteczka w województwie małopolskim o 2-3 tysiące euro. No dziewczyny, no sorry, ale tutaj już śmiem wątpić w waszą inteligencję. Ale wracajmy do tematu. Sorry za ten wykład, ale musiałam to powiedzieć. On chce cię widzieć, to są jego uczucia, jako alfę, jako mocnego, wspaniałego mężczyznę. No i też mówię, chce gdzieś tam mieć cię pod kontrolą. Ale wiecie co, nie czuję tutaj takiej kontroli, wiecie, takiej, nie, gdzie idziesz, co robisz, nie, z kim rozmawiasz przez telefon, nie, nie, nie. Ale wtedy to on tak odetchnie, bo teraz moja ci ona, nie? Także powiem wam tak, kochani, myśli cudowne, uczucia też mi się podobają, no to teraz zajrzyjmy, czego możesz się w najbliższym czasie. Powiemy sobie, co mamy teraz, do końca roku. Czego możesz się od niego spodziewać? Co on zrobi? Jego następne kroki. No chodź kartę. Tu jestem ciekawa. Czy nam te następne kroki nie rzepszują całego czytania? A, dwójka mieczy. To jest właśnie to. Na poziomie energetycznym myśli ma piękne. Czuje, ale jak przyjdzie co do czego, to chłopina nie wie, co ma zrobić. A nie, będzie wiedział, ale zdecyduje się na dziewiątkę kielichów, czyli na spełnienie z tobą. Dwa gołąbki piękne, on ciebie trzyma w ramionach i on się położył jako król mieczy. I piątka kielichów, co zrobi? Powiem wam tak. Nie będzie umiał podjąć decyzji. A wiecie dlaczego? Nie. Jeszcze raz. Na początku nie będzie wiedział, co ma zrobić. Jednak zdecyduje się na ciebie. Jako król mieczy. Zobaczcie. Tutaj w tej talii król mieczy ma złamany miecz. Rzucił tą swoją tarczę i stoi jak taka sierota. Ale to o nim dobrze świadczy. Bo król kielichów, wiecie, to jest ten, co dużo myśli,
jego miecz to jego myśli. Król mieczy potrafi zakochać się głową i odkochać. Ale tutaj odnoszę wrażenie, on rzucił tą tarczę, czyli przestanie się bronić przed tą miłością. Miecz już jest złamany, bo te jego myśli to już tyle narobiły, ten jego umysł tyle przyniósł szkód, że on stwierdził, dobra, to nie ma myśli, otwieram serce. I tutaj z piątką kielichów, wiecie co, ta piątka kielichów pokazuje, jak dwie kobiety napierdzielają chłopa. Jedna szarpie go za włosy, a druga mu kwiotkami wali po łebie. Zobaczcie. Kocham te karty, one są tak wymowne. I wiecie co? Może być tak, że w momencie, kiedy on się przestanie już myśleć i powie, dobra, otwieram się, chcę tej miłości, podjąłem, tu mogą być, czy mogą być jeszcze dwie osoby. Może gdzieś ma jakąś żonę, może jest inna partnerka, może jeszcze nie wie, przed którą wybrać, ale wiecie, co mi się wydaje? Uczucia są do ciebie jak najbardziej. To nie będę mówiła, że nie, piękne myśli i wygląda na to, że on tutaj bardzo poważnie myśli o tobie. Ja tego nie biorę, wiecie, tak bardzo żartobliwie, nie. Żartobliwie biorę jego następne kroki, bo może być tak, że w momencie, kiedy on zdecyduje się na ciebie, kochanie, i powie, dobra, to zostawiam wszystko, przestaję już myśleć, przestanę być tym racjonalnym, otwieram serce, a tu się nagle okazać może, że zarówno jedna, jak i druga, on zostawi, on powie tamtej, na przykład, jeśli jest coś takiego, jeśli nie ma osoby trzeciej, to powiem wam drugą wersję. Ale w momencie, kiedy on się zdecyduje na ciebie, powie tamtej, słuchaj, między nami koniec, otworzy się przed tobą, a ty powiesz, chłopie, twój czas minął i praktycznie dostanie po łbie i od jednej i po drugiej i od drugiej. I na tym się skończy jego historia. Dobra, wy teraz wiecie, co on czuje, co on myśli, ale może coś nawywijał. I rzeczywiście może być tak, że obie powiecie mu, nie, 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 ty nie zasłużyłeś ani na mnie, a tamta powie, nie, nie, to w takim razie, jak ty mnie nie chcesz, no to do widzenia, drzwi zamykam, a ty powiesz, nie, wybrałeś wtedy tamtą, to ja tobie też drzwi zamykam i chłop zostanie, może właśnie taki, jak ja to powiedziałam, jak taka sierota, nie? Także i może tak być, jeśli nie ma osoby trzeciej. To ta karta mówi, że tu jeszcze będzie walka między wami. Tu jeszcze będzie walka między wami. On jeszcze będzie się próbował zawalczyć o ciebie. Tu będzie, mogą być kłótnie właśnie. Ty możesz przedstawiać swoje argumenty. Ile to bólu mi zadałeś, ile szans straciłeś, jaki byłeś niewdzięczny. Ja mam ci teraz zaufać? No i zobaczymy, co on potem zrobi. Aha, no i wygląda na to, mamy rozstanie, że zbliża się czas rozstania z twoim partnerem. I teraz jest pytanie, bo to są jego kroki. Może być tak rzeczywiście, że on jeśli jest w jakimś związku, to on się rozstanie z tą partnerką. Dla ciebie. Jeśli jesteś pewna, że nie ma osoby trzeciej, no to może być tak, że rzeczywiście wy się rozstaniecie. No bo ty nie umiesz czytać jego myśli, jego uczuć. Jak on przyjdzie właśnie z jakąś energią, może coś nawywijał z przeszłości i on przyjdzie i powie, słuchaj, to zacznijmy wszystko od nowa, to ty powiesz, nie, nie, tak jak mówiłam, twój czas upłynął. Aczkolwiek bardziej tutaj czuję tą trzecią energię, tą trzecią osobę, tą naszą przysłowiową żmiję. Czyli czuję, że jest jeszcze, może być w związku z kimś innym, ale jeśli tak jest, to wierzcie mi dziewczyny, on ma poważne zamiary w stosunku do was. No i chłopaki. Dobra. Zobaczmy jeszcze, co nam powie uniwersum do tej energii. A, piękne karty mam od właśnie
z przesłaniami od uniwersum. Właśnie zakupiłam dzięki osobom wspierającym. Ach, no i zobaczcie. Boże, jak ja nie potrafię czytać kart. Widzicie? Znacie to powiedzenie, że dobra tarocistka, jeśli potrafi czytać, no nie chwalę się, to te karty będą bardzo ze sobą rezonować. Zobaczcie, ja wam pokażę. Tu mamy tego alfa, a tu mamy królestwo, króla lwa. Uniwersum mówi, że on będzie chciał z tobą tego królestwa. Mamy numer 5. Znak zodiaku lew pójdzie na pewno w rezonans. On chce z tobą swojego królestwa, kochanie. Znowu mamy normalnie bajkowe czytanie. Ale może rzeczywiście coś się zmienia w energii kolektywu. I powiem wam, powtarza się znowu karta, ja już nie mam co dalej wyciągać. On najpierw będzie singlem. Jeśli macie singlem do czynienia, który nie ma nikogo, to jest wasze czytanie. Dla wszystkich, u których jest osoba trzecia, kochani, on wejdzie w status singla, żeby się z tobą połączyć. I ja już nie mam co kombinować. Zobaczę jeszcze, co powie ci od serca. Agnieszka, wszystko. Jak chcesz wiedzieć, to jeszcze się pogimnastykuj. O, wiecie, co chcę wam powiedzieć? Głęboko w swoim sercu znasz odpowiedź. Rób to, co dla ciebie jest najlepsze. Ach, i moja ukochana karta. Słuchaj i idź za głosem serca. Bo kiedy odejdziesz z tego świata, to nic nie możesz ze sobą zabrać, oprócz swojej duszy. Ach, rozpłynęłam się. Boże, dziewczyny i chłopaki, jeśli macie z taką osobą do czynienia, to naprawdę będzie pięknie. Chodź, Era Dalikwanto, bo ciebie zabraknąć nie może. Powiedz mi jeszcze taki, wiesz, na koniec jakieś przesłanie. Mamy dwie karty. Wiecie co? Czułam, że ten kobold wyjdzie, ale wiecie, kobold to jest ta energia właśnie ciemna, w której on tkwił. Ale zobaczcie, kobolda zostawmy. Ten kobold działał, ale pojawi on się jako jeleń. I zobaczcie, ile słońca, ile światła ma ten jeleń w swoich rogach, czy między rogami. On pokona tego kobolda, kochani, swoją siłą, swoim światłem. On odzyska znowu swój blask. Tak. I będzie chciał rozpocząć nową drogę z tobą. Wy będziecie dla siebie towarzyszami, przyjaciółmi, bratnimi duszami. Jaka runa pieczętuje to czytanie? Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa prezentuje to czytanie? Belkana. Tu będzie otwarcie duszy, tu będzie nowy początek. Pięknie. Kochani, tego wam z całego serca życzę. Bo naprawdę bajkowe czytanie, ale ta energia panuje w naszym kolektywie. A wy już wysyłajcie do uniwersum swoje zamówienia, aby następne czytanie również dało wam ciekawe impulsy. I do zobaczenia, do usłyszenia. Buziaczki!